na kanale. Od jakiegoś czasu już tak myślę, że jeden vlog na tydzień to troszeczkę mało, zwłaszcza, że moja mama ciągle, gdzie są vlogi, powinnaś częściej wstawiać. Więc w sumie za jej namowami głównie muszę robić częściej filmy. Postaram się znaleźć na to czas, bo no naprawdę zanim zaczęłam nagrywać, to nie wiedziałam, że aż tyle czasu na to schodzi. Jeśli ktoś pracuje robiąc filmy na przykład, to mu się nie dziwię, że to jest praca, bo naprawdę trzeba sporo czasu poświęcić, aby właśnie nagrać, złożyć ten film, dodać go i tak dalej, więc dopiero teraz rozumiem, o co chodzi, nawet jeśli to nie jest moja praca. I też może przez to, bo wiecie, jak ktoś zajmuje się tym jako pracą i poświęca na to czas, no to spoko, ale tak jak ja pracuję w jednej pracy i jeszcze w międzyczasie, między nadgodzinami próbuję złożyć jakiś film, nagrać coś, no to rzeczywiście tego czasu troszeczkę mi brakuje. Może kiedyś YouTube będzie moją pracą, no nie wiem, do tego już na pewno daleko, a poza tym, no, lubię tą moją robotę, kurczę. I to jest, wiecie, stały jakiś pieniądz na YouTubie. Niby troszeczkę tam zarabiam, ale to jest takie moje bardziej hobby, wstawiam, bo lubię to robić i tyle. No, jak ciężki ten telefon. Ostatnio kupiłam kamerę, dosyć polecaną do vlogowania. Ona chyba była Sony ZV Mark 1, coś takiego. ZV-1, chyba nie wiem, jak to się wymawia dokładnie nawet. Ale niestety musiałam ją zwrócić. Jakość była spoko, bo możecie zerknąć sobie na film o Dysonie do włosów, który nagrywałam. To właśnie było nagrywane tą kamerą, jednak jeśli gdzieś szłam albo trzymałam ją w ręce, to takie były drgania, naprawdę zero stabilizacji. Ja nie wiem, o co chodzi, bo miałam ustawienia na, tam jest smart stabilizacja, żeby właśnie inteligentnie ją robiło. Ale mimo wszystko dalej tam trząchało tą kamerą. Nie wiem, na tych filmach na YouTubie, jak oglądałam propozycje właśnie, jakie kamery do vlogowania, no to wszystko było pięknie. A w użytku, co do czego wyszło, że no średnio się nadaje. Zwłaszcza, że telefon to jest jednak wygoda, bo wiecie, idziecie gdzieś, nagle wyciągacie, zaczynacie nagrywać i jest git. Zawsze macie telefon przy sobie, a taka kamera, no to niestety, nie dość, że dosyć ciężka. No telefon też jest ciężki, jak się trzyma, uwierzcie mi. To jeszcze tak mało praktyczne, właśnie macie koło siebie, albo w plecaku, albo w torbie. No, a telefon nawet w spodniach, czy w kieszeni, w kurtce. Tak więc jeśli chodzi o praktyczność, no to telefon wygrywa. Jeszcze przetestuję sobie może DJI Osmo Pocket 3, ale widziałam, że są dostępne tylko na zamówienie, więc muszę specjalnie zamawiać. Mam w domu GoPro 12, jeśli się nie mylę. Daniel kupił do Tajlandii, jak byliśmy nurkować. Mieliśmy wtedy jeszcze osłonkę na kamerę, nie polecam, bo przez to film nie jest taki wyraźny, później dopiero ją zdjęliśmy. No, nie opłaca się mieć osłonki na kamerę, tak samo miałam kiedyś na iPhone'ie i też nie polecam, bo obraz był niewyraźny. Więc muszę jeszcze spróbować tym tym GoPro, które mamy, nagrywać, zobaczyć, jak to wygląda. Może nie trzeba będzie nic kupować. W sumie czaję się też na iPhone'a, bo niedługo wyjdzie nowy, już mam 13 i troszeczkę mam problemy z głośnikiem, więc myślę, że czas wymienić, zwłaszcza, że mam mało pamięci w nim, a taki 1 terabajt by się przydał, zwłaszcza, że nagrywam głównie telefonem, więc ta pamięć jak najbardziej jest potrzebna. Dobra, a dzisiaj mamy piątek, więc taki luźny vlog będzie domowy. Tutaj, gdzie mieszkam, mamy sad z jabłoniami i mieszkańcy mogą sobie jeść te jabłuszka, które rosną. Z tego co widzę, już spadają na ziemię i mamy problem z muszkami, owocówkami. Wydaje mi się, że właśnie przez te owoce, które kisną na tej podłodze, jak mi ręka boli, które kisną właśnie na tej ziemi. I mam gimbal, mam w szafie, ale nie chcę się iść, no bo to jest to, co mówiłam. Wyjmiesz telefon, od razu nagrywasz. I właśnie przez te gnijące jabłka powoli do nas wchodzą tu muszki, owocówki, ciągle mamy ocet jabłkowy z Zalo, czyli z płynem do naczyń. No i trochę je wyłapujemy, ale to jest co roku ten sam problem. No i nazbierałam kilka jabłek, chociaż wydawało mi się, że sezon na jabłka jest dopiero jakoś we wrześniu. No ale jak smakowałam, były pyszne. Tylko jest problem taki, że oni nie przycinają tych drzew, jest pełno małych jabłek, zamiast uciąć trochę gałęzi, żeby było mniej. Ale takich dużych, fajnych, soczystych jabłuszek. No ale trudno, już się będę narzekać. Zebrałam jabłka, mam zamiar jak zrobić dzisiaj
Racuchy z jabłkami, cukier puder na wierzchu i dodatkowo jakieś ciasto. Kupiłam drożdże. W Norwegii drożdże mają 50 gram. To jest zawsze problem gramów czy gram, ale chyba gram. 50 gram. 50G. I co będziemy robić? Są jeszcze dwa kolory, taka ciekawostka. Są czerwone i niebieskie. Czerwone są do słodkich wypieków, a niebieskie do takich bardziej wytrawnych. No ale nie było w sklepie innych, więc wziąłem niebieskie. Dodam cukru, będzie to samo. Tak więc bierzemy się za robotę, bo jeszcze pranie na mnie czeka. Ostatnio byłam w IKEA, kupiłam kwiatki. Na promocji, nie wiem czemu ta promocja, wstawię wam tu filmik. Patrzcie, gdzie jestem. Zobaczcie, jakie dziwne coś. Musztarda z koperkiem. Wezmę na spróbowanie. 20 koron tylko. Biorę. Patrzcie, jakiś śmieszny makaron. Z reniferami. Dajcie znać, czy macie takie coś w swojej IKEA. Muszę sobie kupić coś takiego. Jeśli się nie mylę, to jest na olej chyba. Czy oliwę z oliwek? I dajcie w środku właśnie albo papryczkę, albo czosnek i mieć właśnie do polewania jakiś potraw. Wezmę za dwa. Zawsze mi się marzyło mieć jajko w takim czymś. Nigdy w domu u mnie chyba czegoś takiego nie było. Chyba, że taka patera podana na stole, gdzie jest pełno jajek, ale pojedyncze to nie. Nie wiem, czy takie białe kupić. Są białe talerze w domu. Wezmę chyba dwa. Trzeba marzenia spełniać. A to było moim marzeniem. Części koron, więc do przeżycia jakieś takie 12-13 zł. Ech. Granola z IKEA z owocami. Też nigdy nie kupowałam. Zobaczę, czy jest dużo tego, tych owoców. Bo na sklepach też normalnie jest. Ale tych owoców to te, co kot napłakał. Sprawdzimy w tym. Nie w procentach coś tam jest, ale zobaczę w praktyce. Do jajek widzę, są takie kubeczki, ale tamte są ładniejsze. Ja wiem, że się nie przelewa, no ale aż tak źle to nie jest. Jakaś nowość. Spróbujemy, ja lubię dumle. Aby było warte tych pieniędzy. Przydadzą się, nie mam pałeczek w domu, a czasami jak się sushi, tamte się wywala jednorazowe i nie ma. Z tego co widzę, zmywarce nie można mieć, ale ręcznie. To znaczy, że można w zmywarce, czy to jest ręczne mycie, nie? Chyba ręczne. A tu obok? A że do jedzenia się nadaje chyba, nie? No, bierzemy. O, spoko. Te talerzyki tutaj. Całe komplety, właśnie Monia się zdecydowała, żeby sobie taki sprawić. Już tam zapełniamy nasz koszyczek. Oho, czyżby cały komplet miał być? No, jak szaleć, to szaleć. Ja wiem, że jest sporo zwolenników tych dywanów, ale nie wiem, jakieś jak domki prywatne sprzątałam. Mi się to nigdy nie podobało. Myślałam, że te dywany są już takie zajechane. One tak wyglądają. No, jakoś nie do końca mi się one widzą. Dajcie znać, co wy o nich myślicie, czy właśnie jesteście zwolennikiem tych dywanów, czy nie. Ja osobiście no nie przepadam. I do siebie bym go nie kupiła, ale skoro go sprzedają, to na pewno są tacy, co jak najbardziej by się skusili na taki dywanik. Właśnie z Monią wąchamy świeczuszki i ta naprawdę pięknie pachnie. Mogę ją polecić. Taki świeży zapach, jakieś takie kwiatki. Ale no bardzo ładny taki świeży zapaszek. Coś jak pranie. No nie pranie, ale w ten deseń, jakby takie, nie wiem, świeże, po prostu świeże. Macie za 30 koron, nie wiem, odpowiednik może 12 zł. Te większe są i trzy paki. Też, to jest też spoko opcja, one też pięknie pachną. No, jest co wybierać. Oj, no to też pięknie pachnie. Nie wiem, co to jest. Jakieś taka żyżucha namalowana tutaj. Nawet nie wiem. To jest taki bardziej zielony jakby ogórek. Ale to nie jest ogórek. A tamto jakieś pranie bardziej. Opis 1:1. Ja mam żytą w łazience. Też mi się bardzo podobała. No ale przy tamtych to jest słaba.
A niebieska? Trochę jak męski perfum. Albo żel pod prysznic. Na razie się czek nie biorę, ale mamy tu kwiatuszki. I te są bardzo ładne. Aż mi się przypomniały moje tabułki na balkonie, po których już praktycznie nie ma śladu. I wrzos, a wiecie co? Mam wrzos z tamtego roku. Na zimę miałam na strychu. I tak zaschły, że wyglądałem jak żywe. I nie ruszam ich po prostu. I mamy się na całą jesień. Polecam wam ten myk. Przestańcie podlewać, nie ruszajcie i będzie piękna przez lata. Próbowały na jesień go. A te kwiatuszki mam na balkonie od maja i normalnie wyglądają, jakbym dzisiaj je posadziła. Więc myślałam, że to są domowe, a na balkonie radzą sobie lepiej niż w domu. Bo w domu po jakichś 3 miesiącach już była lipa. Fajne. A to jakie dziwne coś. Pierwszy raz widzę coś takiego. Nadbiera na męsko. No sakra, jest dziwna. Ale zbliża się jesień, trzeba kompletować ozdoby jesienne i tu znalazłyśmy z Monią taki fajny kwiatek. O, to ma bardziej jesienny kolor. A to jest półzielony, półpomarańczowy. Wola cały pomarańczowy. To może ten? I to jest prawdziwy, a wygląda jak sztuczny, co? O, już widać, ja biorę i już ma skisłe liście. Kolejny jakiś śmieszny kwiatek. Jak się otworzy, ma takie małe kwiatki, to konwalia. O, ramka na kwiatki, dlatego my zawsze chodzimy tutaj na Genom Subjects Boutique. Genom, a nie Genom. I patrzcie, takie też znalazłam. Za 26 zamiast 90. Zamiast moich tabułek, może to wsadzę na balkon. A to już mam na to plan. Zobaczycie na jesień. Co my tu mamy jeszcze na promocję? 11 koron taki, dziad. On w łazience nie da rady chyba, jak nie ma słońca, co? Nie bardzo. Za 30 koron. Właśnie czasem można fajne promocje znajdzie. 30 koron za starczyka. Ale ja nie kupuję stoczyków, bo zawsze mam badyl. A kwiatów ani jednego. Ale to jest, tak będzie wyglądał ten, co kupiłam. A one wszystkie są jeszcze zielone, więc dopiero się będą otwierać. Dziwne, że tak wystawiają na takich promocjach. Dam znać, czy nie padną. Nie wiem do końca, na jakiej zasadzie są te rzeczy. Niektóre są w normalnym stanie, nie są zniszczone, ani uszczerbione. A i tak są tutaj na tym butiku z wyprzedaży. O, proszę. Chcecie sok? Nic sobie nalewać. Takie śmieszne mięciusi dywan. Mi się każe z tymi takimi słodkimi psami, co mają taką śmieszną sierść właśnie. Jak baranki. I co, ile? 340 zamiast 900. No to też jest spoko promka. Czekamy w kolejce. Tak zwykle. Kto tak właśnie rzucił reklamówkę? O, mega. Dodatkowo jestem bardzo zdziwiona, bo chodząc po IKEA, już przy kasach patrzę, a tam hot dogi w formie takiej bułki, jak macie w Polsce na stacjach benzynowych, że tą parówkę się do środka wsadza. Nie było tu czegoś takiego nigdy, nawet na stacjach benzynowych, tylko taka zwykła, jak w IKEA zawsze macie... Jak macie te buły z parówą. No i oczywiście nie obędzie się bez hot dogów z IKEA. I patrzcie, jakaś nowość, że są tak jak na CPN-ie w Polsce, bo wcześniej była taka zwykła buła. O, pani już nam chyba szykuje. Tak, to nasze zamówienie. A odrobinę musztardki. I resztę ketchup. Myślę, że mogłabym pracować na stacji. Chcesz ty? Na stacji benzynowej. No to mówię, kurczę, trzeba spróbować. Ta bułka jest taka pyszna, taka chrupiąca, jak właśnie na stacjach benzynowych w Polsce. I ja zawsze, jak jestem na stacjach, zawsze, jak jestem w Polsce, muszę zatrzymać na jakiejś stacji. Zazwyczaj jest to. Chyba Circle K, ale nie jestem teraz pewna, czy Shell. Ona jest przy lotnisku w Gdańsku. I żeby zawsze zjeść takiego hot doga z bułą. I jak zwykle troszeczkę, kropeczkę musztardy i troszkę więcej ketchupu. Bo ja nie lubię, jak tak dużo daję tych sosów do środka, potem tak brzuch mnie boli, zawsze muszę wylewać tych sosów. A po co marnować, jak można powiedzieć troszeczkę tego, jest idealnie.
ładowarka na ładowarce. I jak z samochodami elektrycznymi, no zobaczymy. Elektryk. Tak, co kolejne będzie? Elektryk. Też elektryk. Wszystkie, które mają E w rejestracji, są elektryczne. Też elektryk. Elektryk. Więc widzicie, jak to w Norwegii wygląda. Z tym, że jeśli wejdziecie dalej niż za Oslo, jakieś większe miasta, to nagle elektryków już tak nie widać, ponieważ nie są praktyczne. Pomijając to z wysokim zasięgiem. Bo te małe pierdzikółka jak mój, no to niestety, ale on za dużo nie pojedzie pod górę. Więc to są tereny górzyste. O, to zwykły samochód, a to jakiś z Litwy. Są tereny górzyste, elektryk, proszę bardzo, i Tesla znowu. Elektryk, więc jak są, tamten też. Jak są tereny górzyste, to niestety samochód elektryczny się nie sprawdza. Ja to wiem, bo już nieraz miałam normalnie zawał serca prawie, że jak jechałam moim Nissanem, bo nagle na trasie jakaś wielka góra. Otwierałam Google mapy i sprawdzałam na mapie, czyli jaka jest infrastruktura. Czy jest jakaś góra, czy co, że wiecie, jak już podjechałam pod tą górę pół biedy. Zaraz zjadę i się naładuję trochę. Kiedyś tak jechałam na Busomerland, daleko stąd. I to był taki park wodny. I tam, kurczę, Nissan prawie mi padł, bo tam już są takie tereny górzyste. Jak jechaliśmy na lodowiec na Trolltungę, to przejeżdżaliśmy przez tą miejscowość. No to ja i tak nie wiem, jakim cudem Nissan tam dojechał. No ale jakoś dojechał i tam miałam chyba 2-3, już mi migało, już tam miałam baterię praktycznie na zero. I jakoś podjechał pod ładowarkę. Kolejnym minusem jest to, że te ładowarki niektóre nie działają. Zajeżdżacie z pustym bakiem, w cudzysłowie oczywiście, bo baku żadnego nie ma, z pustą baterią praktycznie, a to wychodzi, że ładowarka nie działa. I co teraz? Dlatego samochód elektryczny to zawsze jakiś tam minimalny stresik, zwłaszcza jak mają taki zasięg jak Nissan. No ale te nowsze to już lepiej. Co nie zmienia faktu, że jednak nie ma to jak zajechać po paliwo i ono zazwyczaj jest na stacjach. Nie może się stacja zepsuła. I sobie po prostu zatankować. Ech. Ja już zwykle się rozgadałam. Robię placki i ciacho. Racuszki. Które to ubrać? Racuszki drożdżowe z jabłkami, racuchy z jabłkami. Czym to się różni? Kupiłam kefir, bo wcześniej oglądałam jakiś przepis i był z kefirem. Dobra, to może ten jest z kefirem? Nigdy nie robiło się u mnie domu z kefirem, ale mówię, dobra, zaszaleję. Na pewno wszystko mam, cukier, puder. Czy ja mam sodę? Przeczytałam, że proszek do pieczenia ma takie samo działanie jak soda, tylko że trzeba go użyć troszeczkę więcej, więc jeśli macie braki tak jak ja, to już wiecie, co robić. O, a tu jest proszek do pieczenia w Norwegii w takiej formie. Takiego dużego słoja, 250 gram. Tak samo proszek waniliowy, cukier waniliowy. I to jest jako waniliowy, więc to nie jest wanilinowy. Nie wiem. Też chyba miałam dopiero 13, 14 albo 15 lat. Ja sobie uświadomiłam, że to nie jest waniliowy, tylko wanilinowy w Polsce. No nic, robimy dalej. Racuchy. Czyli tak, cukier, puder jest, olej jest, cynamon of course, sodę zrobimy z proszku, mąka, cukier, kefir, jabłka są, sól, jajka też. A więc let's go! Pierwszym krokiem trzeba rozbić jajko i oddzielić białko od żółtek. I wiecie co? Często właśnie tak w przepisach jest, że białek się nie wykorzystuje, tylko same żółtka. I wtedy co robić z tymi białkami? I warto białka mrozić. I wtedy właśnie dodać do gofrów albo do bezy. Jak dodacie więcej białek do gofrów, to będą one sztywniejsze, więc spoko opcja. Rozbijemy jajka. Wiecie co? Przed chwilą miałam wyłączoną kamerę i pięknie mi poszło. I mówię, dobra, nagram jak rozbijam jajko. I co? Tak rozbijam, że nie wiem, że tu prawie nie mam do czego żółtka włożyć. To jeszcze kawałek skorupy mi wpadło. Oh my god. Muszę to wyłowić. Trochę Thermomix hałasuje. W Norwegii zielone worki. To są odpady bio, to są nasze jabłuszka z sadu. Jak widzicie, one są takie właśnie dosyć małe, niektóre się takie większe trafią, ale większość to jest takie małe.
Ja korzystam z takiej łopatki z IKEA. Jest jeszcze ta z Thermomixa, która jak widzicie mi się tu łama na samym czubku. Nie wiem kiedy, bo ja nigdy nie używam jak maszyna chodzi, więc nie ma możliwości, żeby coś mi przecięło, no ale musiała być jakaś słaba w tym miejscu. I ona jest taka mało giętka, to jest taka fajna, plastyczna i super z tych właśnie rowków tu wszędzie można wybrać ciasto, więc zawsze używam tej, a ta leży w szafie. Trzy do miseczki kawałeczki, a dwa do buzi już zeżarłam. Pyszne jabłka. Takie mi się kojarzą z polskimi jabłkami. Jak sobie jesteście właśnie w ogródku i zrywacie z drzewka. Oni chyba nie pryskają w ogóle tych jabłek tutaj na blokowisku. Pyszne. I co? Jabłko obrane, ale co trzeba zrobić? Wygryźć do końca, bo przecież szkoda. Też tak robicie? Jabłka już pokrojone, miały być ćwiartki. Super obrane ze skóry, jak widać. No ale chyba się nada. Zobaczymy, czy wystarczająco. No nie gadaj, że za mało. Jeszcze coś zostało. Będzie akurat. Normalnie, ja mówię, że jestem słaba z matmy. Jak nawet nie muszę wagi używać i wiem, ile obrać. O, wszystko idealnie. Bez niasnasienne, ok. I zakładamy znowu naszą pokrywę i niech się dzieje. Go! Wystarczająco. Ogólnie nie przepadam za kefirem, chyba że jest smakowy, to jeszcze ok. Ale taki zwykły to nie, jak ktoś pije do obiadu, na przykład kefir, mi to nie pasuje. Już wolę zwykłe mleko. Zwykłe mleko to jest super, ale kefir, taki kwaskowy, no nie do końca moje smaki. No ale wlewamy w tych racuchach, na pewno będzie ok. Na końcu filmu mogę wstawić przepis, jeśli jesteście zainteresowani tymi racuszkami. Aj, jak zwykle już naświniony. Zapomniałam cukru pudru. Tego mi brakowało. A też tak bym dała więcej cukru. Stwierdziłam, że nie będę się rozdrabniać. To zrobię jednego porządnego, a nie tam się bawić. Małe racuszki. Ledwo na talerz się mieści. Albo można powiedzieć, że jest idealny.